Cześć, z tej strony Piotr Tomaszewski, ty jesteś na kanale Z Mojej Perspektywy. W dzisiejszym odcinku powiem ci o jednej rzeczy, która ogranicza cię w tym, żebyś się spełniała i żebyś po prostu była szczęśliwa. I to jest jedna z tych rzeczy, która nie jest clickbaitem, serio, to nie jest tak, że to jest jedna rzecz, nie wiem, z tysiąca, tylko serio, to jest jeden z bardzo ważnych aspektów w naszym życiu, który ma ogromny na nas wpływ i przez co powinniśmy po prostu zwrócić na niego uwagę i o niego zadbać. A mówię tutaj dokładnie o przejmowaniu się opiniami. I nie chodzi tutaj o opiniami w internecie nieznajomych osób, anonimowych osób, właśnie wręcz przeciwnie, bardziej chodzi mi tu właśnie o opinie najbliższych nam osób, naszych przyjaciół, naszej rodziny, naszych partnerów. I dlaczego właśnie to może być problem? Dlatego, że ta opinia nie zawsze będzie taka, jaką byśmy chcieli usłyszeć, nie zawsze to będzie pozytywna opinia. Pomyślcie teraz sobie, serio, dajcie sobie minutę czasu, możecie zatrzymać zaraz ten film po tym, jak to powiem. Dajcie sobie tą minutę czasu i zastanówcie się, ilu rzeczy nie zrobiliście, albo ile rzeczy zrobiliście, których nie chcieliście, przez to, że ktoś tak chciał, albo przejmowaliście się opinią kogokolwiek. To nie chodzi mi teraz o to, żebyście wszystkim teraz znajomym czy rodzinie wszystkiego odmawiali, bo wam się nie chce, nie wiem, wyrzucić śmieci albo pomóc w jakikolwiek sposób, bo to nie, zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o ważne rzeczy, tu chodzi o to, co spędza wam sens powiek, a nie to, czy to wam zajmie, nie wiem, 5 czy 10 minut, bo to są dwie różne rzeczy. Jedna to jest bycie świadomym i robienie, że tak powiem, sobie dobrze, a druga to jest po prostu bycie egoistą. Zauważcie też, że to jest na przykład też powód, dlaczego wiele młodych osób, nastolatków sięga po jakieś używki. No dlaczego? Dlatego, że chcą być fajni w oczach kolegów. No bo na przykład kolega zaproponował, no to przecież mu nie odmówię, no bo jest moim kolegą. I to się ma do wielu rzeczy i w przypadku nastolatków, i w przypadku osób dorosłych, że wiele rzeczy robimy tylko dlatego, żeby zaspokoić, nie wiem, no na pewno nie swoje potrzeby. Te opinie nie mają totalnego znaczenia, bo po pierwsze, najważniejsza opinia, jaka istnieje na tym świecie, to jest wasza opinia na wasz temat. Jeżeli ona się zgadza, to dopiero można ewentualnie brać pod uwagę opinie innych osób, chociaż też niekoniecznie. I trzeba pamiętać też o jednym, że tutaj nie ma podwójnych standardów. Nie ma czegoś takiego, że negatywna opinia albo coś, co wam nie pasuje, to nie będziecie tego słuchać, a pozytywnie będziecie słuchać. Bo no nie, to właśnie chodzi o to, w sensie nie da się tego tak rozgraniczyć. Albo zamykacie się na to i macie to totalnie gdzieś i to polecam, czyli ani was nie obchodzi pozytywna opinia, ani negatywna opinia, po prostu robicie swoje, albo słuchacie jednych i drugich. Okej, teraz jak nie przejmować się opinią innych? No bo wiadomo, że łatwo powiedzieć, ciężej zrobić. Więc jest kilka rzeczy, które można trzeba zrobić. Po pierwsze, jak chodzi o opinię osób anonimowych w internecie, no to powiedzmy, że to można łatwo dosyć olać, no bo tych osób nie znamy, one nie są nam w żaden sposób bliskie, nie jesteśmy z nimi związani emocjonalnie, ewentualnie, że jesteśmy związani z nimi biznesowo i właśnie na przykład prowadzimy biznes, gdzie się mówi, że przecież klient ma zawsze rację, nasz klient, nasz pan i tak dalej. To jak najbardziej jest prawdziwe, ale też do pewnego stopnia. Nie szedłbym tak w ciemno w to, bo no, klienci są różni. To, że będziecie mieć jedną niezadowoloną osobę na 100, to jest więcej niż pewne. To nie da się zrobić tak, żeby wszystkich zadowolić, więc trzeba wziąć pod uwagę to, czy po pierwsze te opinie klientów, czy tam widzów, kogokolwiek się powtarzają. Jeżeli tak, to znaczy, że coś w tym może być i ewentualnie zwrócić na to uwagę, poświęcić temu chwilę. Ale w momencie, gdy jest to odosobniona, indywidualna, jedna opinia właśnie na 100, na 1000 nawet, to również po prostu to olać i powiedzieć do niego: ok, nie podoba ci się mój produkt, usługa, no to idź do kogoś innego i tyle, bo po prostu ja naprawdę straciłem bardzo wiele właśnie potencjalnych klientów czy klientów przez to, że właśnie ich olałem, tylko właśnie ja tego nie zrobiłem dlatego, że mam to gdzieś, bo zupełnie nie mam i to właśnie pokazuje, na czym się skupiłem, że ja nie skupiłem się na osobach, które są niezadowolone z jakiejś tam przyczyny, która no nie jest zbytnio uzasadniona obiektywnie, tylko skupiłem się na tych,
które są uzasadnione obiektywnie, albo na tych, którym się to podoba. Dlatego robię to, co robię i robię to w ten sposób, jaki to robię, bo w większości to odpowiada, więc wiem, że nie trafię do wszystkich, bo to jest niemożliwe, także skupiam się na tych, do których już trafiłem, dlatego że prawdopodobnie, jeżeli jakiś wasz klient nie jest zadowolony z waszej usługi albo produktu, albo nie jest przekonany do niej, to albo po pierwsze w pierwszej kolejności w ogóle się z nim nie zaznajomi, nie kupi i tak dalej, po prostu wam nie zapłaci, a z drugiej nie będzie takiego marketingu szeptanego, czyli on nie będzie mówił dalej na przykład znajomym, nie będzie tego polecał, bo po prostu mu się to nie podoba, wy do niego nie trafiacie, czy tam wasza firma, także to i tak jest przegrana sytuacja i tracicie tylko czas i nerwy. Wróćmy teraz do ważniejszych osób, bo one mają największy na nas wpływ, czyli te, nie wiem, 3, 4, 5 osób najbliższych w naszym życiu są to osoby, które jednocześnie w jednym przypadku mogą nas pchać do przodu, ciągnąć w górę, a mogą być to osoby, które będą nas ciągnąć w dół i będą nam po prostu przeszkadzały w życiu tak naprawdę, mimo że są najbliższymi nam osobami, bo to wiecie, to nie znaczy, że ktoś jest złym człowiekiem, bo ma odmienną opinię. To nie jest w ogóle ich problem, to nie jest ich wina, że oni mają taką opinię, to nie jest wina, nie wiem, waszych rodziców, waszej mamy, że ona chciałaby, żebyście, nie wiem, poszli na inne studia albo poszli do innej pracy, to jest wasza wina, że się tym przejmujecie, bo no, co ma jedno z drugim wspólnego? Ja też mogę mieć różne opinie i one nic totalnie nie zmieniają i one nie są złe, bo to jest opinia, ona jest subiektywna, ona nie może być dobra albo zła, tylko jest po prostu swoja, więc w momencie, gdy powiecie przed komuś, że nie wiem, jest śmaki i owaki, bo ma odmienną opinię, to jest już wasz problem, to nie jest problem tej osoby. Więc nie można zwalać odpowiedzialności na kogoś, bo się go słuchacie, no bo to jest głupie trochę, no. Pomyślcie sami, no to jest totalnie bez sensu. Dlatego są dwie opcje, w sensie najpierw jest jedna opcja, którą trzeba zrobić, żeby potem dopiero ewentualnie dojść do drugiej, w sensie do drugiego etapu rozgrywki. Więc pierwsza jest taka, że po prostu nie pytacie o opinię. W momencie, gdy nie będziecie pytać kogoś o opinię, będziecie bardzo obojętni, wręcz będziecie ignorować to, co ktoś mówi, to ta osoba po prostu jej się znudzi. Przestanie, bo zauważy, że to nie ma żadnego na was wpływu i nic to nie zmienia. I tak na przykład było w przypadku moich rodziców, że ja po prostu przestałem z nimi rozmawiać na pewne tematy, przestałem ich pytać o cokolwiek, więc oni przestali też narzekać i mówić, co im się nie podoba, bo wiedzą, że po prostu mam to gdzieś, więc sobie już dali spokój, bo no po prostu nie ma ze mną gadki, że tak powiem, tylko to jest bardzo dobre. Bo ktoś by mógł powiedzieć, że mam, nie wiem, złe relacje z rodzicami. Nie, właśnie ja mam bardzo dobre relacje z rodzicami. Ja w ogóle się z nimi nie kłócę, mam z nim dobry kontakt, generalnie, i nie mam im niczego za złe, bo to jest właśnie ten problem, że w momencie, gdy musicie patrzeć na to w skali makro, a nie mikro, bo patrząc w skali mikro, to robicie to, co na przykład uważa wasza mama, bo chcecie, nie wiem, nie chcecie sprawić jej przykrości, albo chcecie, żeby była z was zadowolona, tylko że w skali makro za 10, 15, 20 lat to wy będziecie żałować, że to zrobiliście i będziecie mieć jej za złe. I może być tak, że po tych 10, 15 latach wasze stosunki się zepsują, albo cały czas z tyłu głowy będziecie mieć, że coś jest nie tak i będziecie prowokować do kłótni czy do jakichś konfliktów. A w momencie, gdy macie to po prostu gdzieś i robicie swoje, to wy jesteście tego za to odpowiedzialni. To jest bardzo fajna rzecz w życiu i bardzo ważna rzecz w życiu, żeby mieć tą odpowiedzialność na każdym polu, a żeby mieć tą odpowiedzialność, trzeba się słuchać samego siebie. I wiecie, w najgorszym przypadku ja mogę powiedzieć za 10-15 lat, chociaż no praktycznie jest to niemożliwe, że no okej, moja mama miała rację i mogłem jej posłuchać. To jest w najgorszym wypadku, ale to nie popsuje naszych relacji, że jej nie posłuchałem, tylko to najwyżej trochę mnie powiedzmy, że podłamie, ale to jest wszystko. A w momencie, gdy właśnie będziemy słuchać, co ktoś ma do powiedzenia i to robić rzeczywiście, no to właśnie mówię, ta odpowiedzialność będzie zwalana na kogoś innego bezpodstawnie. To jest normalne, że bliskie osoby w naszym życiu chcą dla nas dobrze i mają swoje opinie na różne tematy wykreowane przez lata doświadczenia
chociażby na przykład rodzice, którzy są powiedzmy starsi od nas o 20-30 lat, oni mają 20-30 lat doświadczenia w jakichś tam aspektach życia większe, co nie zmienia faktu, że mogą się mylić, bo no, też nie pozjadali wszystkich rozumów, nie byli w każdej sytuacji. Może być tak, że im coś akurat po prostu nie wyszło, bo zrobili coś źle. Także jak najbardziej. To jest normalne, że nasi rodzice chcą dla nas dobrze, na przykład, czy nasi przyjaciele, nasza rodzina, nasz partner, partnerka, ale to, że chce dla nas dobrze, nie znaczy, że tak rzeczywiście będzie, że rzeczywiście będzie dla nas dobrze, jak tak zrobimy. Im się to po prostu tak wydaje. I też kolejna sprawa jest taka, że słuchając się opinii innych, na przykład jak chodzi o przyszłość, chodzi o co robić w życiu, to tak naprawdę w najlepszym przypadku znajdziemy się w ich miejscu, bo oni nie znają czegoś, tak powiem, innego, lepszego, większego, zwał jak zwał, tylko znają to, co oni sami zrobili, więc w najlepszym wypadku będziemy w tym samym położeniu, co oni. No i to już nie mi ocenia, czy to jest dobre położenie, czy nie, ale chodzi mi o sam fakt, że nie da się być, nie wiem, powiedzmy, milionerem, słuchając kogoś, kto nigdy tego miliona nie zarobił, bo jak? Z kolei jak chodzi o bliskie osoby, w sensie znajomych, kolegów, przyjaciół, to w momencie, gdy ta pierwsza metoda nie poskutkuje, czyli nie poskutkuje to, że nie mówimy o tym, nie pytamy o opinię, jest nam to obojętne, jeżeli te osoby dalej będą brnęły w ten temat i dalej będą ciągnęły to, nie wiem, będą jakoś krytykowały albo rzucały właśnie jakieś takie głupie teksty w stosunku do nas i do tego, co robimy, to po prostu trzeba ich wypieprzyć z życia i tyle. Bo no słuchajcie, po co wam osoba, który cały czas was krytykuje i cały czas jej coś nie pasuje. To jest zarówno dla niej korzystne, koniec końców, i dla was korzystne, bo wy się pozbędziecie negatywnej osoby w swoim życiu, a oni się pozbędą kogoś, kto myśli o nich w sposób negatywny tak naprawdę, bo do tego to się sprowadza, że my myślimy negatywnie o osobie, która negatywnie się wypowiada na to, co robimy. Bo no, nie da się myśleć o tym inaczej. W sensie, jeżeli ktoś krytykuje waszą, powiedzmy, chociażby pracę, wasze hobby, to wy nie macie pozytywnych myśli o tej osobie już, tylko zaczynają się negatywne, jest ich coraz więcej. Także takie osoby po prostu trzeba wyrzucić z życia, bo... Także już podsumowując, chcąc zaspokoić pragnienia wszystkich i przejmując się właśnie opinią każdej osoby w naszym życiu, to my tak naprawdę zatracamy w tym siebie. I nie powinniśmy pozwolić na to, żeby opinia kogokolwiek stała się naszą rzeczywistością. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, wyślij to komuś, kto właśnie narzeka, powiedzmy, na partnera, partnerkę, rodziców, kogokolwiek w swoim życiu, kto im właśnie robi pod górkę. Zostaw komentarz, odsyłam do innych filmów na tym kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!